To coś dzwoni, halo, halo. Dzień dobry, witam. Dzień. Z tej strony mam dzisiaj urodzinę. Gratuluję, serdecznie gratulujemy. Słyszę pogłosić, że 18. 18, no prawie. Rocznik 65. No to trafiłem idealnie. No to dobrze, to jeszcze będziemy czekać teraz na drugą osobę, która stanie przed szansą zwiernięcia złotego kubka. Powtarzam, numer 42 674 15 12, 42 674 15 12. Ale nagroda gwarantowana już jak najbardziej jest. Tak, oczywiście, za chwilę nie powiem. Halo, halo. No i tu się ktoś rozłączył. Nie mam konkurencji. Dobry rocznik jesteś. Nie krótko mówiąc, jesteś bezkonkurencyjny. Dobrze, w takim... Łódki tego roku jest bardzo... W takim razie miej świadomość, że za chwilę będziemy opowiadać ci o osobie, która urodziła się... Kiedy? 7 dnia września. Otóż to. Jesteś na to gotowy? Oczywiście. Dobrze, to zaczynamy. A w takim razie, no dobrze, to najpierw zacznijmy może od tego, żeby taki w tle nam poleciało coś, co będzie nawiązywać do tego człowieka, który urodził się właśnie dzisiaj. On od razu wie, już zaraz spadnie odpowiedź. Zobaczysz. Bardzo spokojnie. Jesteś już absolutnie gotowy, rozumiem, tak? Oczywiście, dobrze. Czekam. Urodził się 7 września 1956 roku w Chorzowie. Zmarł 30 lipca 1994 roku również w Chorzowie. Polski wokalista, autor tekstów piosenek, wieloletni frontman legendarnego polskiego zespołu muzyki rockowej. Grał na harmonijce ustnej. Jego teksty do piosenek miały zwykle charakter autobiograficzny. Rysował. Jego rysunki często były wykorzystywane jako projekty okładek. Często również swoje rysunki rozdawał znajomym. No. Był określany przez magazyn Rolling Stone jako ostatni hipis naszych czasów. Hipisowskie życie, tak, Zygmuncie? Jeszcze mam ciekawostkę, tak? Że ten wokalista dostał propozycję śpiewania w zespole Kombi, którą odrzucił. Ten hipisowski tryb życia doprowadził do tego, że narkotyki zrujnowały mu życie. Rydel? To? Rydel? Ryszard? Ryszard! Jak najbardziej! No to zgadłem. Wielkie gratulacje zatem. Mamy dla ciebie oczywiście prezenty urodzinowe. Jest to kubek urodzinowy Radia Parada. Oraz zaproszenie do Multikina na wydarzenie specjalne. Dziękuję bardzo. No nie, słuchaj, w porządku, jeszcze raz. Jeszcze raz usłyszysz brawa i ty się uczysz tak porządnie, nie. Aha, nie, absolutnie. Się uczysz i uczysz przy okazji też, bo urodziny masz. Absolutnie się na to nie zgadzam. Oczywiście. Jeszcze raz, uwaga, tak, dostaniesz brawa, tak. Brawo, wygrałeś. Yes! Taka spontaniczna radość, mi się podoba. I o to chodziło. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich współpracowników z naszej firmy. Oczywiście nazwy nie wymienię, ale na skrzyżowaniu marszałków. Dobrze. Takie samochody różne, czerwone, napisy. Także pozdrawiam wszystkich współpracowników, szefów, kolegów, żonę, no i oczywiście was. Dzięki wielkie. Nie rozłączaj ci, wszystko ci opowiem, jak odebrać twoje nagrody.